Witam bardzo serdecznie wszystkich z uśmiechem, ponieważ to nowy rok, nowe nadzieje, nowi pewnie przyjaciele, nowi poznani ludzie, a jest ich ogromna ilość i są wszyscy bardzo ciekawi. Myślę, że dużo pojawi się w Wagnerówce, którą reprezentuję jako ojciec dyrektor. No tak mnie nazwano. Więc przez co to mówię wszystkim. A Wagnerówka, no cóż, wkracza w nowy rok z nowymi nadziejami, ponieważ Wagnerówka to gospodarstwo ekologiczne, które ma tradycję grubo ponad 20 lat i jest ono położone na tak zwanej Wysoczyźnie Ziembickiej, nieopodal gór tutaj Rychleckich koło Czech. Mamy piękny teren pofałdowany. Jest to wejście do Kotliny Kłodzkiej. Tak, żeby zobrazować, najbliższa miejscowość to Paczków, który jest oddalony 5 km, no i granica z Czechami 7 km od nas. Prowadzimy produkcję przede wszystkim warzyw, ale mamy również dużą ilość owoców. Jest to przede wszystkim aronia. Ta aronia to też związana jest z imprezą, którą robimy co roku, aroniadą. O tym może powiem później. W każdym bądź razie prowadzimy również produkcję czarnej porzeczki, maliny. W tej od zeszłego roku zacząłem praktykować, zobaczymy jak to wyjdzie, świdośliwę olcholistną. Wysadziłem dwa rzędy 100-metrowe. Mam nadzieję, że będzie to za 2-3 lata hitem, gdyż sprawdziłem osobiście ten owoc olcholistnej. Jest nieprawdopodobnie smaczny, myślę, że nawet smaczniejszy od borówki amerykańskiej. Uwarunkowania ma dużo, zdecydowanie mniejsze jak, czy wymagania jak borówka amerykańska. No mamy dużo nasadzonego również w zeszłym roku pigwowca, z którego też sok już robimy, oraz dyrenia. W tym roku mam otrzymać od przyjaciela z Czech dyrenia czarnego. Zobaczymy, spraktykujemy. Co to będzie, podobno jest rewelacyjny owoc. Oprócz tych warzyw, które produkujemy, a produkujemy wszystkie warzywa podstawowe, jak również i ziemniaki, mamy stare odmiany zbóż, co dla mnie jest takim naprawdę wielkim zdarzeniem, ponieważ ja te zboża pościągałem z różnych stron, między innymi od Mietka Babalskiego, któremu dziękuję za samoprze, Orkisz od Ślicznych, z Biadacza, również Płaskórka od Jurka z Międzylesia, Kysia. I są to zboża, które uprawiamy od wielu lat, wspaniałe, które dają możliwość robienia chlebów przede wszystkim, naprawdę zdrowych, niezmodyfikowanych zbóż i są to chleby bardzo wartościowe, więc korzystajcie z tych możliwości. No jeżeli chodzi o Orkisz, to już nie będę przedstawiał tutaj świętej Hildegardy, która swoje leczenia opierała przede wszystkim na ziarnach prawdziwego orkiszu. Bo powiem wam, że w tej chwili orkisz już jest tak modyfikowany, że w Niemczech jest podobno 30 odmian tego orkiszu. Więc ten Oberklumen, najstarsza odmiana, ona zanika, a ona ma największe wartości. Produkujemy również proso, grykę, no i pozostałe zboża. Co 2 lata jęczmień sieje, bo jego schodzi mniej i mniej jest potrzebny, ale również pszenicę jarą, tylko jarą, starej odmiany ostka. Dlaczego podkreślam to? No cóż, miałem takie zdarzenie,
miałem zajęcia ze studentami. No i oni, jak to studenci i obecnie wszyscy młodzi ludzie, patrzą tylko na pieniądze. No tak nauczono, taki jest w tej chwili czas. Pieniądz się liczy. Jeden ze studentów zadał mi pytanie, dlaczego ja sieję pszenicę jarą, skoro pszenica jara jest mało wydajna? Więc odpowiedź była bardzo prosta, ponieważ mało wydajna pszenica jara to znaczy, że jest mało modyfikowana. Niewielu uczonych próbuje z niej zrobić pszenicę wysokoglutenową i pszenicę bardzo wydajną. Wobec powyższego mąka z tej pszenicy jest na pewno 100 razy lepsza niż z pszenicy ozimej, modyfikowanej. Ja mogę czasem 4-4,5 tony zebrać z hektara, gdzie gdybym powiedział to konwencjonalnemu rolnikowi, to by padł ze śmiechu i powiedział: chłopie, ja bym roku nie przetrwał, jak ja bym miał taką wydajność, bo u niego wydajność już kiepska to jest 7 ton, a niektórzy osiągają nawet 10 ton. Wyobraźcie sobie, jak tam musiał człowiek dołożyć swoje palce, żeby to zmodyfikować, stworzyć laboratoryjnie takie zboże, które będzie dawało takie ogromne wydajności. Ja to określam jako zboże laboratoryjne, a nie zboże normalne, które Stwórca nam dał, żebyśmy się nim żywili. Jest to zboże, które ma ogromne wymagania. I jeżeli ten rolnik potrafi te wymagania sprostać temu zbożowi, to wtedy ma i po 10 ton. A nasze zboża, cóż, pobierają to, co jest w naszej ziemi. Oczywiście tu jest płodozmian, poplon ważny, ale myślę, że to nie na dzisiaj rozmowa, bo to są rozmowy bardzo fachowe, którym trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby wyjaśnić, jak w sposób ekologiczny można wyprodukować w miarę dużo zboża i dobrego zboża. To jest zupełnie temat na inne czasy. Przedstawiłem mniej więcej, jak wygląda produkcja u mnie, a teraz chciałbym coś powiedzieć poza tą produkcją. Otóż jak żeśmy zaczęli ekologię, stwierdziliśmy, że bardzo wiele osób nie ma pojęcia odnośnie i samej produkcji ekologicznej, jak również jakie walory posiadają warzywa, zboża, owoce ekologiczne. To nasunęło nam myśl, że trzeba było to przybliżyć. No ale jak to zrobić? Internet wtedy prawie znikomo działał. Przede wszystkim odbiór był bardzo wąski, tylko wąska grupa posiadała. Więc pomyśleliśmy, że najlepszą formą to jest jedna pani drugiej pani, czyli spotkania. No i tak powstał pomysł. Spotkanie w Wagnerówce, dni otwarte. No i wtedy spotkaliśmy bardzo wielu ludzi. Tak naprawdę to był Janusz Zagórski, pierwszy, jego Harmonia Kosmosu, na którą jeździliśmy od początku, jeszcze jak w Harcówce była w Sobótce. Janusz mi podał kilku wykładowców, którzy mogliby wystąpić u nas. No i tak zaczęły się uświadamiania, wykłady. No to się bardzo rozbudowało, ponieważ w lecie było tam jedno, dwa spotkania, gdzie przyjechało 30, 40 czasem osób. No ale to się zaczęło rozwijać. Ja jestem typem człowieka, który zawsze próbuję dojść do doskonałości, czyli nie zatrzymuję się w połowie drogi, chyba że stwierdzę, że już więcej nic nie potrafię zrobić.
No to trudno. Nadszedł ten moment, pułap, dotknąłem, nie da rady dalej, albo kontynuuję to, albo zostawiam. W przypadku uświadomienia walorach produktów ekologicznych, o zdrowotności tych produktów, jak również o sposobach leczenia się naturalnego, ziołami i wszelkiego rodzaju innymi dostępnymi, naturalnymi sposobami, zaczęło to się rozszerzać i zaczęli przyjeżdżać lekarze, naturoterapeuci. No a przy okazji, jak to się zaczęło rozszerzać, to i zaczęli przyjeżdżać wystawcy. No i tak dzisiaj, to już mogę zapowiedzieć, na ten rok 2023, 13-14 maja, Święto Niezapominajki, 11-12 czerwiec, to jest Święto Rolnika Polskiego, wymyślone przeze mnie i jedyne w Polsce obchodzone. Później w lipcu dajemy sobie odpoczynek z uwagi na to, że nasza córka kończy 50 lat, więc pojedziemy koło Rzymu, żeby świętować, więc nie będziemy sobie zawracali głowy, ale ostatni weekend sierpnia robimy dożynki i później mogło mi tu wylecieć 11 albo 12 wrzesień, w każdym razie drugi weekend września kończymy to aroniadą, potężną imprezą. Na imprezy te przyjeżdża ogromna ilość ludzi. To się wymknęło w zeszłym roku. Niezapominajka, Krystyna w drugi dzień wsiadła w samochód z bratem i pojechali do Ziębic. Powiedziała, wy sobie róbcie tutaj z tymi ludźmi co chcecie, bo to było prawie 1500 osób. Więc ogromna ilość. No ale daliśmy radę, jakoś się to udało. Największy problem jest, za który od razu wszystkich przepraszam, albo nie mam za co przepraszać, bo to nie moja wina, że tyle ludzi przyjeżdża, że nie ma miejsc parkingowych. I to jest najgorszy problem nasz, z którym się przy tych imprezach borykamy. Ale ja myślę, że częściowo już żeśmy sobie z nim poradzili w zeszłym roku. Wydzierżawił nam duży obszar łąki na sołtys i jakoś dajemy radę. Za to mu bardzo dziękuję, ponieważ on również zrobił drogę dojazdową do tej łąki, żeby można było nie po, jak popada po błocie, tylko normalnie te samochody jakoś poustawiać. Wiele przedsięwzięć jest. Mamy w tym roku chęć robienia kilku warsztatów. Robiliśmy w zeszłym roku warsztaty przez okres zimowy, ale były to warsztaty finansowane z projektu. Więc osoby, które brały udział w tych warsztatach, nie płaciły złotówki. Świetne, tam była Marta Dul z swoimi ziołami, było bardzo dużo i mydło, robienie i tak dalej. My chcemy zrobić te warsztaty w tym roku, jeśli będzie zainteresowanie, ale one będą musiały być płatne. Ponieważ no, ci ludzie, którzy przyjeżdżają, wykładają, oni się uczyli czegoś, oni nabyli wiedzę i tą wiedzę po prostu sprzedają, bo z czegoś żyć muszą. Więc my to ogłosimy na naszej stronie, na Facebooku, na Wagnerówce. Jeśli będą zainteresowania, to na pewno zrobimy takie warsztaty, tak żeby ten okres zimowy, czyli luty, marzec, jeszcze może kwiecień, zapełnić. Słuchajcie, te spotkania, które robimy przez okres letni, to oprócz tego, że jak już powiedziałem, przyjeżdżają naturoterapeuci, lekarze i tak dalej, trochę tu pochadzę, ale muszę to zrobić, bo to jest prawdą, bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo pomocy uzyskaliśmy od Polskiej Akademii Zdrowia, gdzie między innymi przywożą nam na każde spotkanie bardzo ciekawych nowych wykładowców, lekarzy, naturoterapeutów. Poza tym, no, przykładowo na aroniadzie i chyba niezapominajce też, przywieźli z 1000 gazet do rozdania. Jeżeli chodzi o zdrowie bez leków, to chciałbym nieskromnie powiedzieć, że
w tegorocznym pierwszym, w drugim lub trzecim, to jeszcze dokładnie nie pamiętam, ukaże się pierwszy artykuł nas dotyczący właśnie akurat topinamburu i pewnych spraw z tym związanych. Ja topinambur uwielbiam. Zresztą mam kilka ciekawych przemyśleń dotyczących i topinamburu, i aronii, ale to też na oddzielny w ogóle jakiś wykład, ponieważ wracając do tego artykułu, będzie zawarta informacja dotycząca, że gdyby ktoś chciał ode mnie tą wiedzę, którą mam nabytą doświadczeniem przede wszystkim, wykorzystać dla swoich celów, to w następnych numerach ja bardzo chętnie odpowiem na, oczywiście pod warunkiem, że będę miał wiedzę dotyczącą tego pytania, odpowiedzieć Wam właśnie w sprawach dotyczących siewu, uprawy, zwalczania szkodników, czy też nawet zbioru i przetwarzania, bo przecież przetwarzamy ogromne ilości i owoców, i warzyw. W zasadzie to tak robimy, że to, co sprzedamy, co można sprzedać, to oczywiście to robimy, natomiast w przypadku czego nie możemy sprzedać, to przetwarzamy. No nic się nie może zmarnować, kochani. Nic się nie może zmarnować. Problem jest olbrzymi w tej chwili na świecie. Prawdopodobnie będzie postępował. Ja osobiście muszę Wam w tym momencie powiedzieć, że problem ze sprzedażą mamy olbrzymi. Coraz mniej osób kupuje. Z czym to jest związane? Many. Coraz mniej pieniędzy, a żywność ekologiczna musi być droższa, bo ona jest robiona rękami. Jak ja to nazywam, wszystkie chwasty, czy te zielska, które nam są niepotrzebne, babicydy robią, a za to trzeba zapłacić duże pieniądze. I tak to wygląda w skrócie i w tym pierwszym moim wejściu. Życzę Wam wszystkim bardzo, bardzo dużo pomyślności w nowym roku, no i zdróweczka przede wszystkim.